Dzień dobry. Witam na kolejnej sesji Lightboard. W tym formacie opowiem dzisiaj Państwu o modelu Zero Trust, bardzo gorącym temacie w ostatnim czasie. Koncepcji znanej już od wielu, wielu lat, ale koncepcji, która swoich kształtów zaczyna nabierać dopiero od ostatniego roku, czy też dwóch. Podczas sesji pokażę, w jaki sposób firma VMware rozumie podejście Zero Trust do budowy aplikacji i zapewniania dostępu do nich. Na wstępie zaznaczę, że Zero Trust nie jest produktem, nie jest architekturą o jakimś z góry założonym zakresie. Jest to bardziej model, do którego organizacje dążą, aby zbudować bezpieczny mechanizm dostępu do swoich krytycznych zasobów, takich jak dane i aplikacje. Podejście Zero Trust bazuje na podstawowej zasadzie weryfikacji na każdym etapie dostępu poszczególnych obszarów, które w tym dostępie biorą udział. Pierwszym i jednym z najważniejszych elementów takiego dostępu jest urządzenie, czyli w modelu Zero Trust musimy zweryfikować informacje na temat tego, czym dane urządzenie jest, w jakim jest stanie, kondycji, i w tym celu kilka obszarów musi zostać zweryfikowanych za pomocą odpowiednich narzędzi. W portfolio firmy VMware wszystkie te narzędzia się znajdują, opowiemy o nich dzisiaj, no ale przede wszystkim zapewne chcielibyśmy wiedzieć troszeczkę więcej o tym, co na takim urządzeniu się znajduje, czyli inventory takiego urządzenia. Pomagają w tym systemy klasy Unified Endpoint Management, takie jak Workspace ONE, pozwalające rejestrować dowolne typy urządzeń mobilnych, ale również platform desktopowych, takich jak Windows 10 czy macOS, i zbierać informacje na temat zainstalowanych aplikacji, profili, konfiguracji, ustawień itd., itd. Na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie dla urządzeń budować polityki zgodności, czyli obszar compliance, gdy wiemy już, jakie elementy urządzenia w danej chwili funkcjonują po stronie końcówki, jesteśmy w stanie zbudować politykę, która określi nam, jaki oczekiwany stan urządzenia powinien się na nim znajdować, aby takie urządzenie dopuścić do naszych danych i aplikacji. Także przykładem może być tutaj konieczność wymuszenia włączenia antywirusa, firewalla, konieczność posiadania wszystkich aktualnych poprawek bezpieczeństwa do systemu operacyjnego i aplikacji, i dopiero mając te informacje budujemy politykę, która później jest wykorzystywana w regułach dostępu. Urządzenie jako takie bardzo często będziemy chcieli też uwierzytelnić, aby osiągnąć ten model Zero Trust. Także kolejnym obszarem jest device authentication. Takie urządzenie może zostać uwierzytelnione na przykład na bazie certyfikatu. Technologie takie jak Workspace ONE UEM umożliwiają integrację całości systemu z Państwa rozwiązaniem PKI, najczęściej Microsoft Active Directory Certificate Services. Na urządzenia wydawane są certyfikaty na bazie szablonu Device Certificate. Certyfikaty te mają nieeksportowalny klucz prywatny. W związku z tym mamy gwarancję, że dane urządzenie jest faktycznie urządzeniem służbowym, że tak powiem, dopuszczonym do dostępu, a weryfikacja w modelu Zero Trust odbywa się na podstawie właśnie takiego wydanego przez system UEM certyfikatu. Kolejną kwestią dotyczącą samych urządzeń jest oczywiście sam management takich urządzeń. W przypadku szerokiego spektrum końcówek, których użytkownik może używać do uzyskiwania dostępu do danych i aplikacji, mówimy o platformach takich jak iOS, Android, Chromebook, macOS, Windows 10, urządzenia specjalistyczne określane jako rugged, takie jak Honeywell, Panasonic, Zebry i wiele, wiele innych urządzeń tej klasy.
Potrzebujemy centralnego systemu, za pomocą którego będziemy mogli tymi urządzeniami zarządzać, czyli wymuszać na nich profile, konfiguracje, standardy bezpieczeństwa, wspomniane wcześniej polityki compliance'owe. Także w tym obszarze konieczny jest, że tak powiem, ten obszar managementu. I to są takie cztery główne elementy, za pomocą których możemy budować ten model Zero Trust w obszarze samych urządzeń końcowych. Czyli zaczynając jakby tą ścieżkę dostępu, wiemy, co to za urządzenie, wiemy, że urządzenie jest uwierzytelnione, że spełnia ono nasze wymogi bezpieczeństwa, wiemy, że możemy nim zarządzać w każdej chwili, wprowadzić na nim jakieś określone zmiany, czy też poprzez zarządzanie zablokować dostęp takiego urządzenia, zwipować je. Także ten obszar mamy pokryty. Jeżeli chodzi o produkty, które tutaj wykorzystujemy z portfolio VMware, no to pojawia się tutaj właśnie wspomniany przeze mnie Workspace ONE, UEM, czyli Unified Endpoint Management. Tak? To jeżeli chodzi już o typowo produkt. Kolejnym obszarem, gdy zweryfikujemy już urządzenie, jest kwestia tożsamości użytkownika. Tak? Czyli musimy zweryfikować, kim użytkownik tego urządzenia jest i poznać troszeczkę więcej szczegółów na temat jego persony. Jeżeli chodzi o tą kwestię, no to przede wszystkim w kwestii użytkownika musimy mieć jakiś katalog, do którego jesteśmy w stanie się odnieść. Najczęściej jest to Active Directory albo Azure Active Directory, w którym mamy całą naszą bazę użytkowników, łącznie z grupowaniem na poszczególne departamenty, funkcje. Więc pierwszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to zweryfikować oczywiście przynależność takiego użytkownika do odpowiednich grup. Więc jakby tym pierwszym obszarem będzie właśnie weryfikacja użytkownika w naszym katalogu. Następnie, jeżeli chodzi o ten proces weryfikacji użytkownika, no to sprawdzamy, jakim mechanizmem ten użytkownik nam się uwierzytelnił. Między innymi możemy wymusić na takim użytkowniku uwierzytelnianie MFA, ewentualnie popularne też coraz bardziej uwierzytelnianie passwordless, dzięki czemu wiemy, czy ten użytkownik dysponuje, że tak powiem, silnymi składnikami do tego, aby udowodnić tą swoją tożsamość. Tak? Kolejna rzecz to conditional access. Conditional access jako mechanizm pozwalający nam budować różne mechanizmy dostępu i zakresy dostępu w zależności właśnie od tego, kim jest użytkownik, jakiej grupy jest członkiem, z jakiego typu urządzenia się połączył, przez jaką sieć, jaki mamy dzień tygodnia, jaki mamy zakres godzin, jakiego mechanizmu uwierzytelniania użył. I na bazie tego wszystkiego możemy zbudować właśnie takie polityki dostępowe, w ramach których możemy określić długość trwania sesji, zakres aplikacji, do których ten użytkownik może się dostać, czy też wymusić na nim silniejszy mechanizm uwierzytelnienia. I na koniec taka rzecz, która również w dzisiejszych czasach jest istotna, to risk scoring. Za pomocą takich rozwiązań, między innymi jak Workspace ONE Intelligence, czyli taki potężny silnik analityczny, który potrafi zbierać dane o użytkowniku, jego zachowaniu na urządzeniu końcowym, jesteśmy w stanie określić pewien wskaźnik ryzyka związany z danym użytkownikiem. Możemy sobie wyobrazić, że mamy użytkowników, którzy notorycznie odkładają zaplanowane aktualizacje. Być może mamy użytkowników, u których notorycznie systemy bezpieczeństwa, takie jak antywirusy, systemy MTD, zgłaszają właśnie jakieś infekcje, zagrożenia. Dla takich użytkowników możemy ustawić wyższy risk score i w
polityce Conditional Access zablokować temu użytkownikowi dostęp do najbardziej krytycznych aplikacji albo wymusić na nim właśnie jakiś silniejszy mechanizm uwierzytelniania typu token RSA. Więc w obszarze użytkownika mielibyśmy te elementy i tutaj, jeżeli chodzi o pokrycie produktowe, jednym z najważniejszych komponentów jest Workspace ONE Access. Workspace ONE Access, czyli taki nasz silnik pełniący funkcję Identity Providera, mechanizmu właśnie uwierzytelniania, Single Sign-On, mechanizmu Conditional Access. Jest to jakby ten punkt dostępu dla użytkownika, do którego ten użytkownik się uwierzytelnia. Tam jest właśnie weryfikowany w tym duchu Zero Trust i na podstawie właśnie tych zebranych informacji, czyli informacji z katalogu, informacji o uwierzytelnieniu, informacji o politykach warunkowych oraz wskaźników ryzyka, podejmowane są dalsze decyzje właśnie co do tego, czy i gdzie ten użytkownik będzie miał dostęp. Dobrze, więc mamy za sobą urządzenie użytkownika. Kolejną ważną rzeczą z perspektywy IT będzie kwestia tego, jakiego medium używa użytkownik z perspektywy sieciowej, aby dostać się do naszych zasobów. Czyli nazwijmy sobie to bardzo ogólnie transport. I w przypadku transportu mówimy o takich kwestiach, między innymi jak VPN, czy też per application VPN, czyli jesteśmy w stanie ruch tego użytkownika zidentyfikować jako ruch czysto internetowy, czy też ruch przychodzący przez kanał VPN-owy. Możemy też zweryfikować, czy ten ruch być może odbywa się po jakiejś naszej lokalnej sieci Wi-Fi, sieci WAN-owej i na tej bazie jesteśmy w stanie też dawać bądź też odbierać dostęp do różnych zasobów. Kolejna rzecz, sam transport jako tunel jest jednym elementem, natomiast drugim elementem są dostępy, jakie użytkownik będzie miał już po dostaniu się do tych zasobów. I nazywamy to tak zwaną mikrosegmentacją. Która umożliwi nam ograniczenie ruchu użytkownika z wewnątrz sieci po zestawieniu na przykład tego połączenia per application VPN. Czyli nie dość, że jesteśmy w stanie ograniczyć ten ruch tylko do wybranych aplikacji na urządzeniu, tylko i wyłącznie na przykład przeglądarka albo jakaś aplikacja biznesowa będzie w stanie nawiązać połączenie z naszym data center, to dodatkowo ten ruch w momencie, kiedy dotrze do data center, będzie dodatkowo filtrowany i dopuszczany tylko i wyłącznie do systemów i aplikacji dostępnych dla danego użytkownika i to wszystko będzie odbywało się w oparciu o tożsamość tego użytkownika, czyli dla różnych grup osób będziemy w stanie stworzyć polityki o zupełnie różnym spektrum takiego dostępu. Dalej, w specyficznych, że tak powiem, scenariuszach, jak na przykład scenariusze dotyczące rozwiązań VDI i RDSH, ważna jest również ochrona sesji, czyli kwestia zestawienia odpowiedniej sesji z danego połączenia do wirtualnego desktopu czy też aplikacji, szyfrowania, load balansowania i tak dalej, również w przypadku właśnie transportu tych sesji, kwestia oceny, czy ta sesja została nawiązana po sieci LAN, czy też jest to sesja internetowa i też w zależności od tego narzucenie na tą sesję pewnych parametrów bezpieczeństwa, jak na przykład ograniczenie możliwości drukowania, przesyłania plików, kopiowania tekstu pomiędzy urządzeniem klienckim a taką sesją zdalną. No i oczywiście to, co bardzo istotne dla wszystkich rzeczy, szyfrowanie. Tak, bez względu na to, czy mówimy tutaj o połączeniu zdalnym typu VDI, czy mówimy o VPN-ie, czy mówimy o
połączeniu, powiedzmy, HTTP, szyfrowanie wszystkich tych elementów jest tutaj krytyczne. I znów, jeżeli chodzi o produkty, które wykorzystujemy tutaj do zapewnienia tych wszystkich funkcji, to jest to przede wszystkim Unified Access Gateway. Jest to nasz wirtualny Linuxowy appliance pełniący wiele różnych funkcji, m.in. właśnie tunelu VPN-owego, funkcję reverse proxy dostępu dla aplikacji webowych, funkcję zabezpieczającą dostęp do poczty e-mail, funkcję zapewnienia dostępu do zasobów plikowych, takich jak serwery SMB itd., itd. Unified Access Gateway pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa tego całego transportu, jeżeli chodzi o warstwę sieciową. Dobrze. No i teraz kolejny punkcik. Skoro zweryfikowaliśmy już urządzenie użytkownika, medium, sieć, warstwę transportową, po której się połączył, no istotna jest też kwestia samej aplikacji, czy też danych, do których ten użytkownik próbuje się dostać. I tutaj też musimy zweryfikować ad hoc, jakby w locie, do czego ten użytkownik próbuje się dostać, co to za aplikacja i między innymi zdecydować, czy dla takiej aplikacji obsłużymy takie mechanizmy, na przykład jak single sign-on. Jaki mechanizm wykorzystamy do single sign-on? Czy to będzie SAML, OAuth drugi, czy jeszcze jakiś inny typ takiego mechanizmu? Dalej, tak zwany role-based access control, czyli czy w danej aplikacji poziom uprawnień ma być identyczny dla wszystkich użytkowników, czy też powinien być zróżnicowany, jak również to, czy w zależności od tego, z jakiego urządzenia i po jakiej sieci ten użytkownik nam się łączy, czy już wewnątrz logiki takiej aplikacji powinien mieć inne możliwości, dostępy i uprawnienia. Kolejną rzeczą, która wiąże się w pewien sposób tutaj z technologiami VDI i RDSH, jest kwestia izolacji. Czyli izolacja takich aplikacji pomiędzy sobą, zablokowanie możliwości interakcji pomiędzy nimi w celu właśnie takiej ochrony między innymi przed atakami, w momencie kiedy jedna aplikacja zostanie skompromitowana, nie ma możliwości dostępu do danych innych aplikacji, izolacja też na poziomie sieciowym, czyli na przykład tunel VPN-owy zapięty przez jedną aplikację, dzięki technologii mikrosegmentacji będzie miał zupełnie inne dostępy sieciowe, jak tunel zapięty dla innej aplikacji. Więc jest to również bardzo ważne, aby budując takie środowiska w modelu Zero Trust, podjąć jakieś dyskusje, rozmowy z deweloperami tych aplikacji, aby zapewnić przede wszystkim w tych aplikacjach mechanizmy SSO, wbudowane natywne mechanizmy role-based access control oraz osadzić te aplikacje bezpiecznie w środowisku właśnie między innymi RDSH i VDI, aby możliwe by właśnie było ich wyizolowanie i zabezpieczenie w sposób natywny dla środowisk wirtualnych. No i teraz na koniec, do tej pory skupialiśmy się głównie na kwestiach aplikacji, natomiast dane w postaci zasobów, dokumentów, plików, które w dzisiejszych czasach mogą znajdować się w przeróżnych repozytoriach, zarówno w nowoczesnych repozytoriach cloudowych, takich jak OneDrive, Box, ale również powiedzmy w tych starszych typach, takich jak serwery plików SMB, NASy, SharePointy itd., itd. Dostęp do tych danych w modelu Zero Trust również powinien być zabezpieczony i bazując na naszych rozwiązaniach, przede wszystkim jesteśmy w stanie zapewnić szyfrowanie i bezpieczeństwo danych spoczynku na urządzeniach końcowych, czyli Data at Rest. Za pomocą specjalnych kontenerów dane służbowe, które są synchronizowane z urządzeniami, są w odpowiedni sposób
zabezpieczone, zaszyfrowane z możliwością złajpowania, usunięcia ich z urządzeń w dowolnym momencie. Dodatkowo bardzo ważne jest również kontrolowanie wycieku tych danych, czyli DLP, takie rzeczy, które określą nam, że tak powiem, co dany użytkownik z danymi może zrobić, czy może je skopiować, czy może je przesłać dalej, jeżeli są to na przykład dane w obszarze jego skrzynki pocztowej, czy możliwe jest zrobienie screenshota, czy ten screenshot na przykład zabezpieczymy dodatkowo znakiem wodnym. Tego typu elementy znajdują się jako wbudowane i natywne funkcje szerokiego spektrum aplikacji VMware w obszarze właśnie takich aplikacji productivity. To o tym troszeczkę za moment. Natomiast ważna jest też klasyfikacja. Czyli określanie ważności danych, krytyczności danych i w zależności od tego parametru, tej cechy danych, odpowiednie, że tak powiem, obsłużenie takiego dostępu poprzez na przykład zablokowanie go zupełnie, albo na przykład poprzez ograniczenie dostępu do tych danych tylko i wyłącznie do trybu do odczytu. Tak, jeżeli chodzi tutaj o te kwestie danych, wiemy, że posiada kilka bardzo ciekawych rozwiązań, aplikacji dla użytkownika. Jest to m.in. bezpieczny klient pocztowy Boxer dostępny na platformę Android i iOS, bezpieczny kontener na pliki o nazwie Content Locker, który jest w stanie synchronizować właśnie dane z przeróżnych repozytoriów, takich jak OneDrive, serwery plików, i jakby w duchu tutaj właśnie bezpieczeństwa danych przechowywać je na urządzeniach, zapewniać użytkownikom ten dostęp. Tak? Tutaj trochę w pośpiechu zapomniałem opowiedzieć Wam, w jaki sposób podchodzimy tutaj do kwestii zabezpieczenia aplikacji. Tutaj również komponent Access gra bardzo dużą rolę, między innymi poprzez realizację właśnie mechanizmów SSO do takich aplikacji, czyli w momencie, w którym uwierzytelnimy do Workspace ONE Accessa użytkownika PMFA, haśle, paszportlesie, tokenie RSA i tak dalej, Workspace ONE Access, wykorzystując właśnie takie mechanizmy jak między innymi SAML, jest w stanie wytworzyć swego rodzaju token na bazie posiadanych już informacji o użytkowniku, przekazać go do sfederowanej aplikacji i zapewnić właśnie mechanizm single sign-on po drodze, biorąc pod uwagę oczywiście conditional access, wskaźnik ryzyka, to czym jest urządzenie, po jakiej sieci podłączył się taki użytkownik. Więc jak widzicie, jest to pewien taki logiczny ciąg, zaczynający się właśnie od urządzenia, przez użytkownika, sieć, aplikacje i dane, do których chcemy się dostać. Jesteśmy w stanie wziąć z półki różne komponenty i produkty VMware'owe i wykorzystując je, zbudować właśnie taki model, który wpisze się w to nowoczesne podejście modelu Zero Trust. Wiele osób na pewno zauważy tutaj pewne podobieństwa i być może pomyśli, że są tu jakieś rozwiązania konkurencyjne, między innymi do tego, co oferuje Microsoft w swoim podejściu. Warto zauważyć, że całość tych rozwiązań to są rozwiązania uzupełniające platformę Microsoft 365, Office 365 i mechanizmy dostępne w Azure Active Directory. Także jesteśmy w stanie między innymi zasilać mechanizmy Conditional Access Microsoftu danymi z naszego systemu Workspace ONE UEM. Jesteśmy w stanie dokonać federacji naszego katalogu aplikacji, jakim jest Workspace ONE Access, z Azure Active Directory.
jesteśmy w stanie zintegrować się z Azure Multifactor Authentication i ich autentykatorem. Jesteśmy w stanie też na przykład podmienić ten frontend użytkownika, jeżeli chodzi o dostęp do zasobów OneDrive'a i Outlooka, za pomocą naszych aplikacji. Także jest to pewna spójność pomiędzy tymi technologiami, one się uzupełniają i fakt, że korzystacie Państwo na dzisiaj właśnie z Microsoft 365, powiedzmy całej platformy Microsoftowej, jakby nie wyklucza zastosowania tego naszego modelu, za pomocą którego rozbudujecie, jeszcze bardziej zabezpieczycie ten dostęp. Na koniec chciałbym powiedzieć, że jeszcze całość, o której dzisiaj rozmawialiśmy, może być w bardzo interesujący sposób pokryta naszym silnikiem analitycznym, jakim jest Workspace ONE Intelligence. Jest to rozwiązanie w modelu SaaS, które odpowiada za cztery takie obszary. Audyt i analityka, czyli jesteśmy w stanie do jednej centralnej bazy danych zbierać sygnały i dane z wszystkich tych obszarów. Na tej podstawie jesteśmy w stanie również orkiestrować i automatyzować pewne zadania. Workspace ONE Intelligence jest w stanie pobierać nam informacje z systemu klasy Unified Endpoint Management, z naszego Identity Providera, również systemów bezpieczeństwa, takich jak na przykład Carbon Black firmy VMware, ale również inne rozwiązania klasy właśnie EDR czy Next Generation Antivirus, czy też jeśli mówimy o platformach mobilnych, rozwiązania klasy Mobile Threat Defense. Czyli jesteśmy w stanie Workspace ONE Intelligence zasilić informacjami o urządzeniu, użytkowniku, transporcie, aplikacjach i danych z przeróżnych źródeł i w ramach Workspace ONE Intelligence zbudować szereg zautomatyzowanych akcji pozwalających na wykonywanie jakichś zadań, na przykład otwieranie ticketów w systemach supportowych w momencie, w którym dzieje się coś nie tak, wykonywanie jakichś automatycznych akcji w obszarze systemów do zarządzania, blokowania urządzeń, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa. Jest to, że tak powiem, taka nakładka nad całością, dająca większy wgląd w to nasze środowisko i zapewniająca też automatyzację pewnych akcji administracyjnych. Więc tak wygląda to na wysokim poziomie. Bardzo chętnie zapraszam Państwa do zgłębienia tematu. Zawsze jako VMware i nasi partnerzy jesteśmy dla Was dostępni. Dziękuję za uwagę dzisiaj i do zobaczenia na kolejnym liveboardzie.